pamiętam, w kolejnym odcinku udało nam się dotrzeć do świątyni. Co tak za dupca? A, bo tego młody musi na dupca, to tak. Zapomniałem. Oż ty. O kurde. No. Trafiło. Ile? Ma niby level pierwszy. Pomogłoby, gdybyś uniósł światło, żebym widział, gdzie strzelam. Użyj słuchu. Przystosuj się. Robię to. Tak, na bank robisz to. Dobra. Jak to odblokować? O! Wiedziałem, że gdzieś musi to gówno. Okej, ale... Poczekaj, to może były dwa. Nie. No jedno widzę. To co jest ty? Jednak to odblokować, jak to jest tylko jedno. Albo jakiś ślepy jestem ty. Boczko, jak spojrzę. Czy to jest typowo tylko jedno? No nic. Kurde, może od dołu coś jeszcze będzie. Teraz tego nie widzę. Zobaczymy. Teraz idziemy dalej. O! Pyk. I pyk. No, a ty dostaniesz tego. No mamy to. Mamy to. Dokąd teraz idziemy? Do Honolulu małpy straszyć, gościu. Chcesz nosić to ze sobą wszędzie jak poprzedni? No tak. Jeśli no. Trzeba. Ten młody jakiś jest marudny. Jak tam zanieść? Zeskoczyć z tym? Nie tak do... O! Ty! O kurde! Zjedźcia do lungu! Wiesz? Nawet się starałem. Chłopcze, wiem jak to działa. Dobra. No dobra, 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 dobra. No kurde, ale... O co z tym chodzi? Uch!
jest jedno. No i co? Jak to odblokować? Bo coś jest z tą stroną? Nie widzę nic, no. Tu nic nie widać, o co chodzi? No nie da się. No bez kitu. Powalone, no nic, dobra, walić. Na razie lecimy dalej. To jakiś bullshit. Wreszcie, możemy użyć tej samej misy z piaskiem, która nas tu sprowadziła. Chcę się stąd wydostać. Właśnie, tutaj coś było wcześniej. To byliśmy już. Aha, to tak się tu dostała trzeba. Ja to mam wajbek sklep. Ra. Nie, to muszę dookoła. Czy nie ma czegoś, jakiegoś serwerka dla Karkusia? Chyba nie. Ale wiem, na pewno zaraz coś tu wyskoczy. O kurde. Wiecie? Ja się wstrygłem. Dobra. Chyba... Szelf elfitku. Gdzieś tu było. Dobra, mam flesza, nie wiem gdzie jestem. Dobra. Dobra. Już trzeba. Gdzie ty jesteś? Dobra. Dobra, bo już mało życia mam. Dobra. Zapiał. No, ty kurde. O kurde nie. Tak. Go!
Zapiął, dobra. Mam wskrzeszenie, mam wskrzeszenie. Już ty. Serio? No, co za dziadostwo, przeżywam super hitka. Maskakujemy. No. Nie no, kurza, no. No, za to leczenie. A, dobra. Ale lecimy z nim. No i chyba po chłopie. Nie, to niemożliwe. Co? Mówił, że powolili... F. A, okej, okay. Spoko. Idźmy w błąd. Pomogliśmy złej stronie? Niech zgadnę. Zaraz mi powiesz, że nie powinniśmy byli się wtrącać. Wystarczy. Możemy już iść? No możemy, tylko musisz przez młody... Pamiętasz tutaj odpowiedź? Tak, tak. O, dobra, no widzę. O! Dobrze, przeczytaj to.
chłopcze, co tu jest napisane? Rozmawiasz ze mną tylko, gdy czegoś potrzebujesz. Chcesz mi coś powiedzieć? Powiedziałem, że rozmawiasz ze mną tylko, gdy wracamy mam coś dla ciebie przytłumaczyć. Wracamy na srebra minąłem. Gdyby mama tu była... Gdyby twoja matka żyła, to w ogóle by nas tu nie było. Dobra, zjeżdżamy na dół. Atreusie... Zapomnijmy. Dobrze. Dobra, chcę na dół. Wracamy tam. No. Mogę tam wrócić, błagam, tam było tyle srebra. O! Dobrze. Dobra, mogę. Dobra, zjeżdżałem po srebro. Bo tam dużo go było, a to szkoda. Dawaj, jedziemy gość, jedziemy. Wolna ta winda. Dobrze, że był, wiesz, jakiś upgrade tych wind i trochę szybciej się teraz jeździ. Wiem, jak się bawić z Cezarykiem. Tyle srebra bym pominął, no. Dużo, ty, bez kitu. Chyba tyle. Dobra, lecimy dalej. Kontynuujemy naszą przygodę. Tu, mogę sobie zerknąć telefon, bo tak sobie leci elegancko. La. Dobra, jest. Aby na tej łódce przypłynęliśmy, a zrobił się jasno tutaj. Ładna ta woda się zrobiła. Ja też bym popływał w sumie. Cyk, pyk. Zaraz coś tu dupnie. Bank. Zaraz. Panie, w tą stronę poszedłem. Ja fili. Pokazuję 300 metrów, a w tą stronę mam iść. XD. To bym se, kurde... zrobił questa. Chłopca kierunki świata myli, no nie? Bo tam się coś świeci. Musimy to zobaczyć. Nie wiem co to, ale to chcę. Bo się świeci. Walić się. Okay. Co? I... Jak oni tu przeszli? Dobra. A też chyba jeszcze w takim razie... Nie, czekaj. Okej,
Dobra, co możemy włożyć? Co? A, okej, okej. Jak tam wejść? Tędy? No, to jest poblokowane, czyli to pewnie jeszcze jest nie do teraz do zrobienia, okej. Pewnie będę musiał tam wrócić później. Na razie lecimy, bo te questy są zaznaczone. To wrócimy później, świecidełko, pa pa. Nie, dobra. Czekaj, co jest? O nie, przed chwilą nie mogłem płynąć, coś się zlagowało. Ojcze. Widziałeś ją? Kogo? Wiesz kogo. No nie, bo mnie obudziłeś, gnojku. Nie było jej tam. Pewnie i tak cię to w ogóle nie obchodzi. Wasz słowa, chłopcze! Póki nie dotrzemy do celu, jeden z nas musi pozostać skupiony. To, że milczy, wcale nie oznacza, że nie cierpię. Opłakuj ją jak chcesz. I mnie pozwól na to samo. Właśnie, młody. Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie. Skąd miałbyś? Nie znasz mnie dobrze. Wiem, że nie jest ci łatwo. Ojcowskie pogaduszki. Co pogadali? Wiem, że nie jest ci łatwo. Świetle. Wydawało się, że minęła chwila. Jeśli to cię pocieszy. To dobrze wiedzieć. Naprawdę. To jak? Wracamy co do Midgardu? Zmierzyć się z czarnym tchnieniem? Czy chcesz coś jeszcze zrobić w tym świecie? Czemu się niby oddalam? No co jest? Jak to, o co chodzi? Co jeszcze chciałeś powiedzieć o wojnie? Ty sporo o tym wiesz, prawda? Wojny toczy się w dwóch celach. Teraz się przybliżam. Lub zysku. Bitwę może wygrać lepsza armia, ale wojny wygrywa ten, kto jest gotów poświęcić wszystko dla zwycięstwa. Dobra, jednak się zbliżamy. Wy, widzę, że nie próżnowaliście. Jestem spostrzegawczy. Słynę z oka do szczegółów. Sprawiacie wrażenie, jakbyście się szykowali. W Midgardzie znajduje się opuszczona świątynia, którą pewien krasnolud przekształcił w magazyn. Zapełnił ją przeróżnymi skarbami zgromadzonymi podczas podróży po światach. Tak po było. Po światach? Które światy odwiedził? Co stamtąd przywiózł? Fafnir był, że tak powiem, agresywnym kolekcjonerem artefaktów. Im więcej miał, tym więcej pragnął. Żaden świat ani przedmiot nie był dla niego zbyt niebezpieczny. Raz zapuścił się w głąb Niflheimu po osełkę, wyobrażasz sobie? Co to musiała być za osełka? Ta historia do końca. Taka do masła. Tak, znaczy, masło, osełka. Tak się złożyło, bardzo dobra, że mam kamień wejścia do magazynu Fafnira. Może znajdziecie tam coś ciekawego? Fajnie. Dzięki, Sindri. Ależ proszę bardzo. A, i jeśli znajdziecie osełkę, to będę wdzięczny, jak mi ją przyniesiecie. Czuję, dobra, że mam dzisiaj wenę. Jak jeśli udacie się do magazynu, dobra, zalecam... Trochę srebra się udało zebrać. Z tego, co pamiętam, aż się tam roi od najróżniejszych paskudztw. Twój kumpel nie będzie zły, jeśli go okradniemy? W sumie. Nie, raczej nie. On nie żyje. Chyba. A, wybacz. Ależ wcale mnie to nie martwi. Tak się dzieje, kiedy ktoś podróżuje między światami, przywłaszcza sobie bezcenne skarby. To jest drogie.
Kurde, to byłoby mocne, ale... Drogie te rzeczy. Do następnego, przyjaciele. Drogie te rzeczy. Co to jest? Okej. Cyk. Podróż. Ale to można coś polepszać. Kombinacja, okej. Wygląda tak, nie noszą zobrażeń. Okej. Mogę chcieć. O. Ty wrogo jestem blisko. Smytanie wszystko. W sumie to się przyda. Dobra. Na razie tyle. Lecimy dalej do tego magazynu. Muszę coś wyznać. No. Te głosy w mojej głowie. Słyszałem je już wcześniej. Gdy poznaliśmy Broka, jego zwierzę ostrzegło mnie przed czymś, co kryło się w drzewie. Dlatego nie chciała przejść. Powiedziała ci? Ja czułem to, co ona. To, czego się bała. Jeśli znowu się to zdarzy, powiedz mi. Rozumiesz? Ciekawe. Głosy w głowie, to się nazywa schizofrenia. Poważna choroba. Dobra. I mamy klucz do tego teraz, tak? O nie, jesteśmy tutaj znowu. Co teraz? Mamy światło. Do Midgardu. Tędy musimy. Lecimy do Midgardu. Jest tyle światła, dopiero pierwszy odkrywam. Gdzie ten Midgard? Gdzie jest Midgard? Nie ma. A! Trzeba R-kę kliknąć, poszedł. To niesamowite, że wszystkie światy zajmują dokładnie tę samą przestrzeń. Ten pokój umożliwia nam podróżowanie bez ruchu. To będzie spotkać z tą panią czarownicę.
lecimy. O, znowu tam. Wróciliśmy z innego świata i spotkaliśmy twojego brata. Znaczy, nie w tej kolejności. Pozwoliłeś temu oszołomowi dobrać się do ostrza? Hmm? Wiesz, że stracił swój talent, nie? Kunszt po prostu go opuścił. On chciał pociągnąć mnie ze sobą. Hmm. Pewnie pokpił sprawę. Wręcz przeciwnie. Hmm. Cóż, nawet ślepa świnia czasami znajdzie trufle. Ale wiesz, co liczy się najbardziej? Konsekwencja. A to zobaczysz w całej mojej robocie. O? Co zrobiłeś? Ulepszyłem go. Co, jednym hitkiem tak się ulepszył? Dobrze. Jak skończyliście się gapić, to mam do was prośbę. Czego chcesz? W kopalniach Voluntr żyje pewien znajomy alchemik, Andvari. No, a może już nie żyje, bo nie odzywał się od jakichś 100 zim. Tak czy inaczej, moglibyście go dla mnie odnaleźć? Też jest krasnoludem, nosi zielony pierścień. Ma u mnie dług. Poszukacie? Jeśli będzie nam po drodze. No tak, rozumiem. Nie no lubisz tak. się trudzić za darmo, dokładnie. Co? Dobra. Andvari zrobi dla was coś specjalnego, jeśli go odnajdziecie. Ten kamień wejścia otworzy wam drogę do kopalni. O. Ten alchemik musi mi pomóc przy czymś, co robię dla was. Dobra, kończymy kolejny odcineczek z God of War'a. Wyszliśmy sobie z Alheimu i idziemy do jakiegoś tam magazynu szukać osełki. Pozdrawiam cieplutko.